Cześć. Z tej strony Maciej Stroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Witam Cię w kolejnym nagraniu. Zapytaj Szachmistrza. Poprzedni odcinek dotyczący pionkówek bardzo ciepło się przyjął. Pytaliście w komentarzach o kolejne końcówki, końcówki wieżowe, i myślę, że jest to temat, który jest bardzo ważny w, w teorii końcówek. Dlatego właśnie dzisiaj, cały dzisiejszy odcinek poświęcę końcówkom wieżowym. Dlaczego wieżówki są tak ważne? Jeżeli tak spojrzymy sobie na teorię końcówek, to aż połowa. Około 50% końcówek to są właśnie końcówki wieżowe. Wydawać by się mogło, że częściej spotkamy piąkówki, bądź też inne końcówki, jednak nie. Jeżeli spojrzymy na to logicznie, no to zdecydowanie łatwiej na przykład wymienić skoczki, lekkie figury, skoczki za skoczka, czy skoczka za, za gońca, no i po wymianie tych lekkich figur, no co nam powstanie, tak, albo końcówka jakaś tam ciężkofigurowa, chociaż hetmany też łatwiej wymienić niż wieżę. A jak już te hetmany się wymieniam, no to właśnie mamy te końcówki wieżowe. No przede wszystkim wieże na samym początku gry są ograniczone przez własne piony, dlatego po prostu trudniej jest im się wymienić. A jak się wymieni jedna wieża, to często zostaje po prostu ta druga na plansz. Końcówki wieżowe bardzo ważne, dlatego no, chciałbym przekazać właśnie dzisiaj wiedzę w, na ten temat, aż 15 takich podstawowych końcówek, które każdy szachista powinien znać. Zacznijmy od tak zwanej pozycji Filidora. Jest to końcówka, którą sam miałem okazję przegrać. I to jeszcze taka śmieszna sytuacja była, byłem na lidze juniorów i grałem taką końcówkę, właśnie nasz, nasz trener pokazywał dzień wcześniej taką końcówkę i mówił, że ta końcówka jest do zremisowania, tak, wystarczy po prostu dobrze się ustawić i, i jest remis, trzeba wejść wieżą na szóstą linię i masz remis, tak? No ja niezbyt dobrze słuchałem tego wykładu mojego trenera, zemściło się to w, w jednej z kolejnych rund na, na tej lidze juniorów, i właśnie nie potrafiłem zremisować takiej końcówki, mimo że no, ta końcówka jest kompletnie remisowa. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli jesteśmy stroną słabszą, czyli tutaj w tym przypadku widać, że stroną słabszą są czarne, ponieważ białe mają tego pionka więcej, trzeba zająć szóstą linię. Czyli jedziemy wieża na B6. Widzimy jak wieża tutaj opanowała całą szósteczkę i czekamy na posunięcie pionka, tak, czyli gdyby na przykład król sobie czekał, wykonywał jakieś ruchy do tyłu, no to wieża może po tej szóstce sobie czekać z pola B6 na C6 i tak dalej, i tak dalej. Tu widzimy, że od razu po ruchu wieża B6 ten pionek ruszył i co trzeba teraz zrobić? No trzeba tak nienaturalnie wrócić z powrotem na koniec planszy i zacząć festiwal szachowania. Tu widzimy właśnie czerwonym kolorem zakreślone linie, po których można szachować i tak sobie szachujemy, szachujemy i co jest ważne, król po prostu nie jest w stanie się schować, tak, król nie jest w stanie gdzieś tam stanąć za pionkiem z tej strony, czy stanąć za pionkiem z tej strony, król, no, co może zrobić, może zbliżać się w kierunku wieży, ale jak będzie na tyle daleko od pionka, po prostu ta wieża już znudzi się tym szachowaniem, no, po co szachować, skoro można zaatakować pionka, pionek nie jest w stanie być broniony przez, przez króla, także wieża podjeżdża, no, wieża biała jest w stanie to podbronić, ale teraz uruchamiamy króla. I tutaj zdobywamy pionka, no i to jest oczywiście końcówka e, kompletnie remisowa. Tutaj wróćmy jeszcze do, do samego początku, co by się stało, gdyby zamiast posunięcia wieża B6 od razu nastąpił szach na F1. Właśnie ja coś takiego w tej mojej partii, którą przegrałem na tej lidze juniorów zrobiłem, czyli zacząłem zbyt wcześnie szachować. Trzeba było poczekać, aż ten pionek stanie na szóstej linii i dopiero zacząć szachowanie. Po wykonaniu szacha y, król dostaje takie bardzo fajne pole E6, wchodzi przed pionka, a jak wiemy z końcówek pionkowych, to no, to jest pewien atut, ponieważ też sam ogranicza czarnego króla ze swoją pozycją. I przede wszystkim grozi mat. Jeżeli teraz na przykład czarne zagrałyby coś w stylu wieża D1, no to białe mogą chociażby zagrać wieża A8, wymienią się wieże, tak? Czyli wieża pójdzie na D8, wymienią się wieże. I po królu na F7 mamy linię przepiórki. Jest to pojęcie z końcówek pionkowych. Jeżeli nie widziałeś tego nagrania, odsyłam cię. Warto właśnie zobaczyć sobie końcówki pionkowe, zanim zacznie się analizowanie końcówek wieżowych. Ta sytuacja niestety dla czarnych jest przegrana. Król, mimo że idzie na stronę krótszą, dostaje szacha. Teraz pojawia nam się kolejny, kolejna rzecz z końcówek wieżowych. Zaczynamy powoli budować mostek. Celem pierwszym jest to, żeby do, dociągnąć pionka do linii siódmej. Cel drugi za chwilę pokażę. Po wieży na przykład na, zobaczmy sobie może na początek wariant wieża B1, czyli co by się stało, gdyby na przykład wieża zaczynała szachować z boku. Wówczas y, dopychamy pionka na linię szóstą, wieża szachuje z boku, król zygzakiem wychodzi, takim właśnie zygzakiem. I jeżeli na przykład wieża stanie ponownie za, jeżeli stanęłaby na przykład na polu E7, to ta pozycja jest też przegrana, ponieważ król podchodzi na D6, no i nie są w stanie czarne utrzymać tej pozycji. Jeżeli wieża idzie na pole B1, no to wówczas dopy, dopychamy pionka na siódmą linię, i tu mamy tak zwaną stuprocentową promocję, czyli król już nie musi pomagać pionkowi. Wieża tutaj zagwarantuje, że ten pionek dojdzie do końca planszy, a jeżeli ta wieża zacznie szachować białego króla, to trzeba zrobić po prostu takie chodzenie, takim slalomem, dojście do tej wieży. I tutaj nic wielkiego się nie wydarzy, jeżeli wieża stanie za pionkiem, robimy promocję i ta pozycja jest wygrana. Tu wróćmy jeszcze do wariantu takiego, że po ruchu króle 7 czarne nie muszą grać na przykład wieża B1 i szachować z tej strony, czarne mogą stanąć wieżą za plecami pionka. wówczas gramy posunięcie E6, czarne czekają, i teraz właśnie tworzy się to, to, tworzy, to tworzy się ten, ten most. Trzeba zagrać posunięcie wieża a4. Właśnie w moście trzeba zagrać. Jeżeli tworzymy most białymi, to ten most wieża tworzy na linii czwartej. Jeżeli próbujemy dopromować czarnego pionka, to, to most jest tworzony na linii piątej, tak? Czyli jakby to powiedzieć pierwsza linia za połową. Czyli ta ta wieża musi być ani nie za daleko od swojego króla. Ale nie może być też zbyt blisko króla czarnego. Zaraz pokażę jak ten most się tworzy. Czarne czekają. I to jest właśnie cała idea tej wieży na czwartej linii: że zanim tutaj zaczniemy promować pionka, tego króla musimy wypchnąć jak najdalej w bok, żeby ten król miał e, no, daleko do pionka, żeby nie był w jego kwadracie. Czyli widzimy, że po szachu król nie może pójść ani tu, ani tu, ani tu, bo król do króla się nie przytola. Musi wybrać jedno z tych e, pól e, oznaczone żołto, żółtą strzałką. Król idzie w tą stronę. Teraz dopychamy właśnie króla do nie króla, tylko dopychamy pionka do siódmej linii. Robimy to w ten sposób. I następnie tu widzimy takim właśnie duży, dużo, dużo strzałek się pojawiło czerwonych na, na szachownicy, Ale mniej więcej pokazuje ścieżką, jak, jaką, czarny, jaką musi wykonać biały król, żeby po prostu zbudować most. Czyli pójdzie tu, pójdzie tu. A później sobie wybierze albo tą stronę, albo tą stronę. Na końcu wyląduje na tym polu. Czyli król wychodzi, szach, król wychodzi, szach, dostaje jeszcze jednego szacha, ląduje na polu E5 i tu widzimy zbudowany most. Czyli mm, no tak właśnie wszystko się na jednej linii tutaj wydarza, jakby to powiedzieć, król jest daleko od pionka, czyli nie jest w jego kwadracie, czyli po wymianie, po wymianie pionek dojdzie do promocji, także most został zbudowany. Gdyby tutaj um, zamiast um, szach na D1, gdyby na przykład w tej sytuacji poszło. Nie szach na d1, tylko wieża by czekała, to można też e, zastosować tak zwany skrócony most, czyli no, tu widzimy, że no, król nie może się dostać tu, ani nie może pchać pionka, dlatego trzeba e, wieżę z czwórki przesunąć o jedną linię do góry, i to jest właśnie taki skrócony most. Jeżeli wieża czeka, robimy tak, stajemy szacha, i tu widzimy taki, taki właśnie e, most został udanie tutaj skonstruowany. Druga pozycja. Grałem kiedyś swoją partię na lidze niemieckiej i nie wiedziałem, znałem właśnie tą, tą, tą pozycję Filidora, że można ją właśnie, że można tę końcówkę wieżową zremisować w taki sposób, ale nie wiedziałem, że istnieje drugi sposób na zremisowanie partii. Jest on trudniejszy, taki troszeczkę do wytłumaczenia, ponieważ no, trzeba grać bardzo dokładnie w takiej końcówce. Okazuje się, że w tej sytuacji też jest pozycja remisowa, jeżeli wieża stoi za pionkiem już od razu i czarne są w stanie pójść na tak zwaną krótszą stronę. Czyli w tej pozycji grozi mat, gdyby białe były na posunięciu, to oczywiście wieża A8 z matem. Gramy teraz posunięcie król na F8. Tu widzimy krótszą i dłuższą stronę. Jakby to powiedzieć, no tu jest mniej, mniej możliwości, i właśnie na tą krótszą stronę powinien pójść czarny król. Nie powinien pójść na tą długą stronę. Dlaczego pokażę za chwilę? Dostaje szacha, król wychodzi. I tutaj e, plusem tej pozycji jest to, że król nie może wykonać posunięcia e7, tak jak to było w poprzedniej e, końcówce. Musi zagrać w ten sposób. I my oczywiście nie pozwalamy mu, żeby ten pionek przesunął się do przodu. Gramy posunięcie król na f7, czyli i król i wieża kontroluje posunięcie e6. A jeżeli na przykład y, biała wieża spróbuje przegonić tego czarnego króla na przykład posunięciem wieża a7, to z powrotem wracamy na pole e8. Y, gdyby na przykład nastąpiło posunięcie e6, no to to już znamy. Zas zaczynamy festiwal szachowania. Szachujemy tutaj z dolnej strony. A gdyby po ruchu król na e8 na przykład nastąpiło posunięcie król na e6, no to Tą sytuację już mieliśmy na samym początku tego przykładu. Znowu idziemy na krótszą stronę, czyli gramy króla f8. E, także no, zdecydowanie bardziej polecam e, wykonywanie właśnie tej e, um, ustawienia z pozycji filidora, ponieważ jest to łatwsze, łatwiejsze i prostsze do, do wytłumaczenia. Ale jeżeli się nie uda, to też taką formę remisu tutaj można zastosować. Trzeci przykład, ym, bardzo ważne jest w końcówkach, żeby wieża stawała za pionkiem przeciwnika, czyli gdyby teraz biały miał jakby to powiedzieć do dyspozycji, ym, gdyby biały miał możliwość przestawienia swojej wieży i gdybym chciał ją postawić jak najbardziej optymalnie, to bym zrobił to tak, wieża G1, wieża H1 i pchałbym pionka. Dlaczego tak się dzieje? Ym, ponieważ jeżeli dopcham pionka, do linii siódmej, a wieża musiałaby bronić z dolnej strony, to ta wieża jest po prostu bardziej ograniczona. W tej sytuacji czarne jednak są na posunięciu i grają wieżą na H2 yy, i są w stanie zremisować tą końcówkę przy poprawnej grze. Białe grają wieża na H8. I tutaj bardzo ważna rzecz. Czarne ustawiły swoją wieżę bardzo optymalnie, ponieważ tutaj są na linii numer 2 i też kontrolują tego wolnego pionka, ale ważne jest również to, jak się ustawia króla. Króla powinno się właśnie trzymać gdzieś tutaj przy tych dwóch polach, ewentualnie wychodzić za pionki. Celem jest, tak, celem jest zrobienie czegoś takiego, żeby biała wieża nie mogła dać szacha. Czyli na przykład, gdyby król wyszedł tu i tu no to wieża jest w stanie go wyszachować na D8 i w tym czasie zrobić na przykład promocję. E, dlatego w tej sytuacji po wieży H8, e, no białe zagrały król na C7 i zobaczmy, jak ta partia dalej się potoczy. I tu widzimy tu właśnie tą różnicę. Gdyby wieże się zamieniły rolami, gdyby ta wieża stała tutaj, a ta wieża stała tutaj, no to czarna wieża po prostu byłaby praktycznie unieruchomiona. W tej sytuacji praktycznie unieruchomiona jest biała wieża. No, i tak e, oczywiście no, to nie jest tak do końca, że ona się nie może ruszać, bo ona może się ruszyć, tylko że jak się rusza, e, no to po prostu ten pionek, pionek na h7 padnie. I teraz bardzo popularny błąd, który robią, która robi, e, robią zawodnicy grający stroną słabszą. E, no, pionek wolny, pionek jest zagrożeniem. Co robią w takiej sytuacji? Grają posunięcie król na d7. No i teraz e, wieża, owszem, nie może dać dobrego szacha, no bo nie ma ruchu wieża d8. Ale może zagrać posunięcie. Wieża A8, i to jest właśnie bardzo popularny motyw z końcówek wieżowych, że oddaje się pionka po to, żeby zrobić motyw Rożna. Tak? Jeżeli nie znasz motywu Rożna, odsyłam cię do mojego nagrania. Zobacz sobie, tłumaczyłem to. Rożon jest w ten sposób, że y, silniejsza figura jest z przodu, a z tyłu jest y, figura słabsza. No i niestety to nie jest dobry układ, bo można zrobić w ten sposób, że figura silniejsza sobie y, po prostu odejdzie i. Straci się taką wieżę, która stoi właśnie na polu H7. Wróćmy jednak do początku. Skoro można zremisować tą końcówkę, to na pewno nie po posunięciu król na C7. W tej sytuacji trzeba po prostu tutaj długo, długo czekać. Czyli na przykład wieża H1, król A2. Powinniśmy wykonywać też takie ruchy, które utrudniają na przykład przesuwanie król do przodu. Takim ruchem na przykład jest wieża H3, która zabiera pole B3. Król nie może iść do góry. Jeżeli tutaj białe dopromują, no to oczywiście, to znaczy dojdą piątkiem do siódmej linii, to nie gramy oczywiście króla na C7, bo ponownie motyw wieża na A8 i się przegrywa. E, na przykład można grać król A6, król B1, obie strony, no tam czarne czekają, a białe tutaj próbują jakiś progres zrobić. Znowu posunięcie, które w jakiś sposób tam utrudnia grę. To biały król próbuje podejść do wieży, Pokażę też wariant za chwilę, co by się stało, gdyby na przykład Biała Wieża odeszła, oddała Pionka, a wzięła tego Pionka. Gdyby na przykład Król podszedł, no to ta partia może skończyć się w ten sposób. Czarne widać, że czekają. Biały Król zrobił progres, przesunął się do przodu. Tutaj oczywiście trzeba trzymać się linii Pionka, żeby cały czas, by ta Wieża Biała była unieruchomiona. I znowu zaczynamy festiwal szachowania. Zwróćmy uwagę, że ten Biały Król nie jest w stanie nigdzie się schować. No nie jest w stanie po prostu um, pomóc temu pionkowi e, na tyle, żeby, żeby ta wieża mogła e, wykonać jakiś ruch i odejść z, tej, z tego pola blokującego promocję. E, także w taki sposób można to zremisować, a co by się stało na przykład um, w takim wariancie, tutaj na przykład, gdyby czarne troszeczkę się e, zagubiły w tej pozycji, i na przykład zagrały po ruchu c 1, zagrały król C6, to po, król, po, po, po posunięciu H7 jeszcze mają szansę, no, tutaj zrehabilitować się, mogą wrócić król na B7 albo stanąć w taki sposób, żeby nie było szacha. No trzeba po prostu w takich końcówkach bardzo uważać, bo wydawać by się mogło, że czarny król jest w tej sytuacji kompletnie bezpieczny, no bo nie ma możliwości dania szacha na C8 albo na, albo na polu A8, ale po ruchu C4 król z powrotem musi tutaj Pójść na takie widoczne pole i po wieży C8. Następuje promocja. Niestety jest przegrana partia. Tu jeszcze jeden wariant, wróciłbym do tego momentu. Po królu A6. Białe mogą też pójść na takie coś, że oddadzą tego pionka, na przykład na polu H7, a wezmą sobie pionka na C6. Zobaczmy to. Czyli wieża C8 oddanie pionka, oddanie pionka i tutaj celem strony słabszej jest zredukowanie maksymalną, ym, tak, zredukowanie pionku w taki sposób, żeby się pionek za pionka wymienił, czyli na przykład wymieńmy pionka A za pionka B albo pionka B za pionka C i zostawmy po, po prostu przeciwnikowi tylko jednego pionka przewagi, a z jednym pionkiem przewagi już potrafimy remisować i na przykład może to wyglądać w ten sposób. Bardzo chętnie czarne wymieniają kolejne pionki. I na przykład taki ruch stopujący tutaj zapędy białych, w ten sposób, że no ciężko będzie białym zdobyć tego pionka, i ta wymiana też tutaj raczej prowadzi do remisu. I pierwszy sposób jest taki, że można po prostu czekać i przejść do pionkówki remisowej. Czyli na przykład, gdyby w, w tej sytuacji białe zagrały coś w ten sposób, ym, zróbmy takiego jeszcze jednego wyczekiwacza. Gdyby białe na przykład zagrały w ten sposób, czarne coś tam, to jeżeli teraz wszystko się wymieni. To ta końcówka pionkowa jest remisowa. Także też trzeba. To jest po, po raz kolejny pokazuje, dlaczego trzeba znać pionkówki, żeby przejść na przykład do końcówek wieżowych. Tak pionkówki po prostu to jest fundament wszystkiego. Także to jest pierwszy sposób. Gdyby na przykład poszło, poszedł jakiś inny wariant, na przykład powierzy C8, może jeszcze tak pójść. Tak, tak. Tu jeszcze raz pokazuję to samo. Co mogłoby tu jeszcze nastąpić? Mogłoby nastąpić na przykład takie coś, że, że czarne nawet, nawet nie pilnują tego ruchu C4, tak? Dają przeciwnikowi wymienić w taki sposób i nawet ta końcówka jest remisowa, bo znamy pozycję filidora. Ponownie strona słabsza, czyli czarne ratują się wchodząc na linię numer 6, tak? Za czym czekają? Pamiętamy, ano czekają za ruchem pionka na pole B6. Cały czas widzimy czekanie, tak, po tej szóstej linii I dopiero kiedy pionek ruszy na szóstą linię, to widzimy po raz kolejny Wieża idzie na dół, zaczyna sz się szachowania do dołu I ta pozycja jest remisowa Nie są w stanie tej pozycji wzmo wzmocnić, jest remis e, Kolejna pozycja, tym razem zdecydowanie krótsza Z pionkiem C jesteśmy w stanie wygrać przy takim pasywnym ustawieniu wieży, tak Gdyby ta wieża szachowała z tyłu, to mamy remis jeżeli ta wieża stoi w taki sposób, no bo jeżeli odejdzie teraz na, przykład na pole F1, to to jest przegrana, bo następuje posunięcie wieża H8 z zamatowaniem, a wygrywa się to w ten sposób szach. tak, I ważne jest, żeby, dać, żeby przesunąć pionka na C7 z szachem, i znowu mamy motyw rożna po wieży A8. Zdobędziemy wieżę na F8 z wygraną pozycją. Bardzo podobna pozycja, tylko przesunięcie pionka nastąpiło z linii C na linię B i niestety już jest to remis, tak? Także tutaj widzimy, że wystarczy przesunąć pioneczka w jedną stronę bądź w drugą i już sytuacja się kompletnie zmienia. Szach, szach i teraz różnica jest taka, że po posunięciu B7 białe nie wygrywają, bo nie ma, nie ma szacha, tylko przegrywają. Jeżeli zagrają B7 z planem oczywiście wieża na A8, jest to przegrana, bo jest szach i traci się wieża, a no jeżeli ta wieża z powrotem pójdzie na H7, no to czarne też sobie czekają, tak, chodząc na przykład po polu tym lub tym. Też w końcówkach wieżowych bardzo często mamy tak zwany motyw odcięcia, tak, ta końcówka jest kompletnie wygrana, gdyby król na przykład stał przed pionkiem. tak, król stanie przed pionkiem. Wieża pomoże w zdobyciu pionka. Jeżeli jednak król jest daleko, no to szanse strony słabszej wzrastają, tak? Plan czarnych jest taki: pójść tu, pójść tu, pójść tu, pójść tu królem, i oczywiście pchać pionka jak najdalej. No i cel jest taki: dojść pionkiem do promocji. No, wieża musiałaby się oddać za tego pionka, zostanie król na króla, czyli remis. Ale białe mają taki bardzo chytry ruch. Wieża F5, czyli widzimy. Trzeba znać pewne układy Żeby potrafić je później zastosować W swoich partiach Po ruchu wieża F5 Wieża spowoduje to Że król odłączy się od pionka Pionek będzie musiał no będzie, Jeżeli pójdzie do przodu no to będzie musiał odłączyć się od, od króla Jeżeli czarne będą czekać tutaj, Robiąc ruchy w tomi z powrotem To białe będą miały czas Będą sobie tutaj tuptały, tuptały Aż w końcu wejdą przed pionka I ta pozycja będzie wygrana Jeżeli pionek ruszy to jeszcze nie teraz, jeszcze, jeszcze wieża nie napada na Pionka, tylko król idzie. Widzimy odcięcie po linii numer 5, król nic nie może zrobić, i dopiero teraz, jeżeli Pionek jest dwie linie od króla, czyli król nie jest w stanie pomóc Pionkowi, gramy posunięcie wieża F3. Pionek został tutaj samotnie, na losu zostawione. Pionek idzie, idzie na linię numer 2. Stawiamy wieżę, oczywiście za plecami, Pionka to jest najlepszy układ, i po wykonaniu promocji. Zostajemy z, z matowaniem król i wieża na króla, też by robiłem taki, na, takie nagra, nagranie, jeżeli nie potrafisz matować królem i wieżą, zobacz sobie, wyjaśniałem jak to zrobić. E, tutaj mamy troszeczkę inną końcówkę, ponieważ nie jest to pionek bandowy i tym razem odcięcie na trzeciej linii nic, nic nie daje. Jeżeli odetniemy na trójce, to po prostu e, czarne mają tutaj holowanie, król pomaga na polu G3, G2 i na G1. Trzeba zrobić to w inny, sprytny sposób. Ważne jest, żeby zagonić króla przed piąkę, żeby przeszkadzał temu pionkowi, żeby stracił tempo. To dlatego robimy posunięcie wieża F8 szach. No, król się na to nie zgadza. Stajemy za pionkiem, stępem i wykonujemy teraz takie posunięcie król na D3. Z końcówek pionkowy wiemy, że to jest opozycja boczna i w tym momencie ten król no ma jest, jest w pewien sposób ograniczony nie może wyjść ani tu, ani tu, ani tu. A po wykonaniu jedynego logicznego posunięcia w tej pozycji, czyli ruchu G3, robimy szacha i zmuszamy albo do pójścia niżej, czyli król będzie miał mniejszą pomoc, będzie dawał mniejszą pomoc pionkowi, albo wejdzie przed piąkę i będzie dla, dla niego to no, niezbyt korzystna sytuacja. Gra posunięcie król G2. My ponownie robimy opozycję boczną. Wykorzystujemy to, że, że nie można pchać pionka. Król e, idzie na boczną stronę. I w tym momencie już wieża z królem radzą sobie z pionkiem, ponieważ po ruchu G2 król idąc na F2 kontroluje zarówno pole G2, jak i kontroluje po, pole promocji. Czarne nic nie są w stanie zrobić, a po konsumpcji pionka zostaje nam po prostu zamatować wieżą i, królom, wieżą i królem e, tego samotnego króla. Tym razem białe mają pionkę już na siódmej linii, ale jest to pionek bandowy. No i z tymi pionkami bandowymi też e, no jest pewien problem, ponieważ Wystarczy, że wieża stanie, jakby to powiedzieć, z jednej strony, no i król nie może wyjść, tak? No, oczywiście, nie można pójść gdzieś tutaj na tą stronę, lub na tą stronę, szachownica jest za krótka. Co ciekawe, wystarczy przesunąć, gdyby ta pozycja była przesunięta o jedną linię w bok, czyli król nie stał na C7, tylko na D7, a wieża stała nie na D2, tylko na E2, to ta pozycja jest remisowa. Po raz kolejny widzimy, jak złożone są końcówki wieżowe. Nie da się tutaj wyjść królem. Dlatego musi pomóc w tej sytuacji wieża. I wieża musi stanąć na polu G G8, tak? Albo na polu G7. W tym przypadku G8 będzie lepszym układem. Dlatego zaczynamy od posunięcia wieża F2. Fajne tutaj, co, co warto zaznaczyć, tu jest też odcięcie. Wcześniej robiliśmy odcięcie w linii poziomej, teraz jest odcięcie w linii pionowej, no ale bez pomocy wieży tej końcówki nie da się wygrać, to, dlatego trzeba zrezygnować z tego odcięcia. Gramy wieża na F2, król podchodzi, król podchodzi i gramy posunięcie wieża G8. Pozwoli to, cza, m, pozwoli to białemu królowi wyjść z tego kąta. Oczywiście nie można zbić na, na G8, bo. Pianek się wypromuje. I teraz idziemy zegzakiem, tak jak było to pokazane w poprzednich przykładach, czyli król wychodzi. I tym razem robi taki zegzak, że musi przez, przejść przez pole H6, później przez pole G6 i wyjdzie sobie na wolność na pole F5 w ten sposób. I tutaj jest znowu stuprocentowa promocja, szachowanie nic nie da. Znowu podchodzimy takim zegzakiem do wieży. A jak wieża stanie na linii z pionkiem, robimy promocję jest wygrana pozycja. To jest bardzo ważny układ pokazujący, że dwa połączone pionki w końcówce wieżowej są zdecydowanie lepsze niż pionki rozłączone. Oczywiście od re, każdej reguły jest wyjątek, ale ta, ta zasada działa na 90%. Zapamiętajcie ten układ. Takie pionki, plus taka wieża, przy królu, który nie jest przed pionkami, tylko gdzieś jest z tyłu same są w stanie dojść do promocji bez udziału króla. I zobaczcie, jak to wygląda. Przesuwamy pionka, bo ten pionek dostał pomoc od wieży, a ten pionek jest broniony przez wieżę i co ważne, król nie jest w stanie podejść do tej wieży. Próbuję z tej strony, przesuwamy drugiego pionka. Podszedł do wieży, ale znowu mamy ten sam układ, tak? Znowu ta, ta machina będzie powoli, ale, ale będzie ruszać do przodu. Czarny nie są w stanie tutaj nic zrobić. Tak, mogą sobie chodzić i znowu ten sam układ, tak, wieża, pionek i pionek i tu już widzimy stuprocentową promocję, także białe z łatwością realizują to, ponieważ dwa połączone pionki w takim układzie radzą sobie. To jest bardzo znane studium, bodajże jest to studium KUKA, widać tutaj jedną rzecz, że wieża jest źle usytuowana, tak, wieża powinna stać za plecami pionka, w najgorszym wypadku gdzieś tam przed pionkiem, a w tym przypadku no, nie może stanąć za plecami piąka, bo po wieży C7 zostanie zbita. Jak tą sytuację uratować? Można dać jednego szacha, ale nawet ten szach y, tutaj mało da, jeżeli tylko pomyślimy o jakimś powrocie wieży i pr próbie uratowania to poprzez po prostu zabranie przeciwnikowi promocji. Tą, tą sytuację remisuje się w inny sposób. Po wieży B7, jeżeli czarne teraz zagrają król A8, to przegrają. Bo jest wieża si C7. Wieża staje za linią pionka i grozi promocja, grozi też zdobycie tego pionka. Także ta pozycja jest y, łatwa do wygrania. Tak? Król musi ponownie iść do kąta i matujemy w ten sposób. Y, gdyby jednak y, w tej sytuacji po ruchu wieża na B7, czarne zarobiły dobre posunięcie, czyli zagrały posunięcie król na B. Król na C8 to ratujemy się motywami patowymi. tak, Te motywy patowe też pojawiły nam się w końcówkach pionkowych, w wieżówkach. Tym bardziej też te, te możliwości są. Także trzeba sobie wyobrazić, gdzie musi stanąć wieża, gdzie wieża musi się oddać, żeby po prostu powstał pat. I tym, po, tym polem jest pole C5. Wieża B5, promocja. Wieża C5 z podwójnym uderzeniem i ze zmuszeniem czarnego hetmana, żeby to zbił. A jak to zbije, to mamy remis poprzez pata. Także fajny przykład. To jest pozycja z partii. Czarne idą oczywiście tutaj w dół i co ciekawe, w tej pozycji białe się poddały. Grało bodajże dwóch zawodników ze Związku Radzieckiego. No i faktycznie tak by było, gdyby teraz białe zagrały słabe posunięcie, czyli na przykład zbiły tego pionka. Być może tylko to zawodnik liczył, dlatego się poddał. Wieża bije B3, wówczas gramy C2 z groźbą promocji. Ponownie widzimy złe usytuowanie, usytuowanie wieży. Wieża nie może tutaj zapobiec promocji, a jeżeli da szacha, to trzeba o dziwo pójść tą stroną. Jeżeli poszlibyśmy dołem, to wieża się uratuje, szach i po prostu wykona taki ruch, po którym zbije pionka i dwa króle, dwa gołe króle, czyli mamy remis. Jeżeli jednak pójdzie do góry, tu widzimy, że cały czas ta wieża nie może jakoś tam zapobiec promocji, może dać szacha i jeszcze raz szacha, I jeszcze raz szacha i król idzie na c8 i tu widzimy, że wieża nie jest w stanie wejść tam gdzieś za plecy pionka, nie jest w stanie też pójść na dół, czyli no po prostu zostanie tutaj z pionek dopromowany do końca i będzie wygrana. No to w takim razie jak można było zremisować tą końcówkę? W tej sytuacji właśnie trzeba było dać, posunień, trzeba było dać szacha poprzez wieża b4, i gdyby król poszedł do góry, to dopiero wtedy zbić pionka. Jeżeli król pójdzie na dół, to jest zbicie. I tutaj już widzimy, że no czarne nie przegrają, ale też nie wygrają tej pozycji. Groziła promocja Hetmana, nastąpiło zbicie. gołe króle mamy remis. Bardzo fajne studium, em, w, 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 w skonstruował budownie Morawiec. Tutaj widzimy, że pionki są już na linii numer dwa. Także mówi się, że kiedy pionki mają cztery pola do, do, końca, do, do, do końca, tutaj promocji, to, to są silniejsze od wieży. W tym przypadku widzimy, że tylko dwa pola zostały do, do promocji i no to te, te, te pionki na pewno dojdą do, do końca planszy. Mimo to... Białe ratują tą pozycję poprzez dobre usytowanie króla aktywne i poprzez y, stwarzanie gruźb matowych. Należy zagrać wieża A1. Właśnie pokazuje, pokazane jest, że mają tylko dwa pola do, do końca te pionki, dlatego y, promocja jest pewna, ale no, trzeba tutaj cały czas bronić się przed szachami i przed groźbami matowymi. Szach. Groźba mata. Król ucieka. Znowu groźba mata. Król ucieka. Znowu groźba mata. Król ucieka. Znowu groźba mata. Tak cały czas groziło wieża A8. Po tym posunięciu, oczywiście nie gramy ruchu król G6 z rozpędu, poprzegramy, bo był szach i nie można było zagrać posunięcia wieżą na A8. E, gramy po królu na G8, gramy szacha z tej strony i zaczynamy również e, atakowanie króla w taki sposób i stwarzanie groźba, groźby mata, że te czarne po prostu nie mają czasu, nie mają tempa, żeby się w jakiś sposób tutaj uchronić przed szachami. Znowu jest groźba mata. Po tym ruchu znowu jest groźba mata. Oczywiście nie gramy posunięcia król H3, bo dostanie się takiego mata w tak nierozsądny sposób. Dlatego po ruchu król H5 sytuacja się powtarza i mamy remis. Także raczej jest to pozycja. Która pokazuje właśnie właściwości dwóch połączonych pionków, które są na przedostatniej linii od promocji oraz pokazuje dlaczego warto mieć króla aktywnego, wysoko stwarzającego groźbę mata, bo po prostu jesteśmy w stanie się uratować nawet w tak beznadziejnej sytuacji, w jakiej były białe. Tu również są dwa pionki na przedostatniej linii, ale te pionki nie są połączone. Jest to sytuacja troszkę gorsza dla. Z, dla czarnych. Oczywiście białe w tej pozycji, no, nie mogą zbić na A2, bo zostanie do, 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 dopromowane, a Hetman na wieży wygrywa. Białe ratują się w taki sposób. Opozycja boczna, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jest, I co ciekawe, ta partia była, to była partia e, turniejowa, także grano takie, to nie, to nie było żadne, żadne studium ustawione przez jakiegoś kompozytora, tylko po prostu wy, tak, takie było zakończenie tej partii. Król D3, król C3, idzie tutaj biały król, za, podąża za czarnym królem i po tym posunięciu oczywiście nie, nie odchodzimy tą wieżą, tak? Gdybyśmy odeszli, to w tej sytuacji, no, wystarczy wypromować piąka A albo piąka C i pozycja jest wygrana. Tu trzeba po prostu znowu zagrać na sytuację pata, ale co ciekawe, jest to taki no wymuszony pad, czyli w tej sytuacji zwróćmy uwagę, że no gdyby czarne sobie tam odeszły, no to to białe tam remisują w prosty sposób. A jeżeli czarne zbiją, no to partia zakończyła się w taki śmieszny sposób króla jeden i mamy te, takie zapatowanie strony silniejszej. Bardzo ciekawy przykład. Tutaj jest, ponownie mamy dwa rozłączone pionki, przy czym król białych jest dosyć aktywny, ale wieża biała jest źle usytuowana, tak? Wieża powinna, jak wiemy, stanąć w taki sposób, żeby tego pionka pchać do przodu, tak? Tutaj jeszcze jest jedna dobra rzecz, którą zrobiły czarne. Po pierwsze ustawiły się, pilnując tych dwóch pól, królem. Oraz ustawiły się na linii szóstej wieżą i nie pozwalają królowi zrobić pro, progresu. Tak król nie jest w stanie gdzieś tutaj stanąć na polu B7 i pomagać temu pionkowi A6. I tu widzimy właśnie to odcięcie czarnej wieży na linii szóstej. Odcięcie. I jeżeli pionek przejdzie do przodu, oczywiście czarna wieża zajmuje linię, pole za pionkiem, i tu będzie sobie chodzić po tych polach na linii A. Ten pionek nie jest w stanie nic, nic zrobić, tak, gdyby był na linii G, no to szansa, myślę, że ta pozycja wtedy będzie y, miała większe szanse na wygranie. Na F powinna być wygrana od razu, no z pionkiem bandowym będzie gorzej. Król próbuje podejść, oczywiście pilnujemy pionka, żeby nie było czasu zrobić na przykład posunięcia wieża B8 i promocji. Teraz znowu chytre posunięcie H6 Oczywiście przegrana jest po wzięciu tego pionka, Ponieważ białe mają czas na odejście wieży I na zrobienie promocji Kiedy jednak tego pionka nie przyjmą Zagrają posunięcie król H7 No to teraz oczywiście białe, marzeniem białych byłoby to Żeby zagrać wieża B8 i mieć czas na promocję Ale zaczyna się festiwal szachowania I, czarne, i tutaj czerwone strzałki pokazują Że po prostu czarna wieża nie da spokoju białemu królowi Szach, szach, szach i ta pozycja jest remisowa. Dobrze, i to jest ostatnia pozycja z, z mojego zestawienia. Ponownie wracamy do szachowego mostka, troszeczkę w innym wydaniu. Zwróćmy tutaj uwagę, że król już jest na linii numer 8, pianek jest dopromowany do linii numer 7. I, i w tej pozycji ta gra może się potoczyć w, w wielu wariantach, na przykład po wieży G1, czarne mogą zagrać posunięcie król F6. W, tych, w tym wcześniejszym przykładzie nie było takiej możliwości, że król stanął w, w ten sposób, ale to ustawienie również jest słabe, ponieważ można zagrać posunięcie króle w osie. Czyli jakby to powiedzieć, przy pomocy czarnego króla białe tworzą mostek, tak? Tutaj no, mają pewną promocję na linii E i nie są, nie są w stanie być szachowane przez czarną wieżę. Jeżeli wieża zacznie szachować od boku, czyli w ten sposób, no to zostajemy z wieżą i z królem i ta pozycja jest wygrana. Jeżeli król pójdzie na H7, to jest to korzystna sytuacja, ponieważ król nie jest, już, nie jest już w kwadracie pionka i zaczynamy konstruowanie mostu. Jeżeli pamiętasz, no to powiedz, gdzie powinna stanąć biała wieża, żeby skonstruować most. Oczywiście, przy, jeżeli biały pionek maszeruje, to wieża powinna stworzyć mostek na linii numer 4, czyli wieża na G4, i tutaj będzie pomagać w mostku na polu E4. Wieża idzie na D2. Król na F7, grozi promocja, zaczyna się szachowanie, jeszcze raz szachowanie. Jeżeli pójdzie wieża na D2, no to budujemy mostek na linii E, widzimy to w ten sposób. Jeżeli po królu na D6 wieża by, wieża by na przykład czekała, poszłaby wieża na E1, skracamy mostek, robimy to w ten sposób i voilà. wygrana pozycja również w tej sytuacji. Także zacznij oczywiście studiowanie końcówek wieżowych od takich najprostszych przykładów, czyli właśnie od pozycji filidora. Na pewno pozro, pozwoli ci to zrozumieć, jak działają końcówki wieżowe. Oczywiście warto takie końcówki wieżowe trenować, czyli bierzesz same pionki, bierzesz dwie wieży, bierzesz króla i grasz ze swoim kolegą z klubu, czy, czy tam z rodzicem, z dziadkiem, czy nawet z komputerem. Końcówki wieżowe, tak jak mówiłem na samym początku, to najczęściej spotykane końcówki w szachach, dlatego po prostu trzeba je znać. I nie wiesz w to, że wszystkie końcówki są remisowe, bo ym, z pewnością tak, wiele takich końcówek jesteś w stanie wygrać, znając po prostu takie proste zasady, które przedstawiłem w tym, w tym filmiku. Myślę, że y, temat końcówek wieżowych jest na tyle obszerny, że y, skłaniam się ku temu, żeby zrobić jeszcze jedno nagranie i pokazać, jak na przykład y, można wygrywać końcówki wieżowe, kiedy jest wie, większa liczba pionków, jakie tam zasady działają. I myślę, że pokażę to na przykładzie naszego Akiby Rubik. Który znany był również z tego, że mówiło się o nim, że był właśnie wirtuozem końcówek wieżowych. Także no myślę, że można spodziewać się jednego z takich kolejnych nagrań w najbliższym czasie. Także dziękuję Ci za zobaczenie dzisiejszego nagrania. Jeżeli podobało Ci się dzisiejsze nagranie, zostaw komentarz, udostępnij. Będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał i powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa.